Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście zbliża się kampania wyborcza, dlatego też postanowiliśmy Państwa zaprosić, żeby też zdradzić kilka takich istotnych planów w zakresie infrastruktury miejskiej, które chcielibyśmy zrealizować. Też nie ukrywam, że niektóre już są w toku, można powiedzieć, że są realizowane, ale niektóre plany wykraczają poza 2024 rok. Więc drodzy Państwo, może zacznę od tego, co jest w toku. Jak Państwo wiedzą, cały czas bardzo poważnie myślimy o budowie trasy średnicowej. Mam na myśli tutaj połączenie ulicy Toruńskiej z ulicą Promienną. Wiedzą też Państwo, że odstąpiliśmy od tego pomysłu z uwagi na wysokie koszty, bo to 3 lata temu było 70 milionów złotych, więc nie mogliśmy sobie pozwolić, tym bardziej, że nie było istotnego dofinansowania do tego projektu ze środków centralnych. Będziemy szukać takich środków i bardzo poważnie o tym będziemy myśleć. Kolejna rzecz, która już w dużej mierze się dzieje, a będziemy chcieli ją zakończyć, to jest budowa tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Bardzo ważne zadanie, które pozwoli bezkolizyjnie przejeżdżać przez trakcję kolejową. W tej chwili już jest przygotowywany projekt. Też nie ukrywam, że projekt bardzo kosztochłonny i też będziemy szukać, aplikować środków z budżetu centralnego. Skoro jesteśmy przy infrastrukturze i dotyczy to też powiedzmy trakcji kolejowej, to jak Państwo pamiętają, kiedyś też był taki pomysł, który nie został niestety zrealizowany. Przede wszystkim udrożnienie przejścia w ciągu ulicy Kaliskiej. Nie został on zrealizowany nie ze względu na brak środków, ale ze względu na warunki bezpieczeństwa, ponieważ otrzymaliśmy jednoznaczną opinię z PKP i z Ministerstwa Infrastruktury, że w związku z tym, że to przejście jest usytuowane bardzo blisko dworca PKP, nie ma możliwości, żeby to przejście otworzyć, tak jak kiedyś Państwo doskonale pamiętają było. Ale mamy za to inny pomysł. Natomiast i ten pomysł polega na tym, że chcielibyśmy wybudować przejście pieszo-rowerowe w ciągu ulicy Kaliskiej do ulicy Okrzei, czyli taką tradycyjną kładkę pieszo-rowerową, która by na pewno też mocno ułatwiła komunikację mieszkańców osiedla Południe, Zazamcze. Przecież mamy rozwinięte drogi rowerowe właśnie w tym miejscu. Wiemy, że przejazd jest niemożliwy do zrealizowania, ale takie przejście naziemne dla pieszych i rowerów jak najbardziej. Kolejna rzecz, drodzy Państwo, którą chciałbym zaakcentować. Mówimy też od pewnego czasu o stadionie na Przylesiu. Chcielibyśmy zagospodarować, uczynić ten teren. W tej chwili jest to boisko, które jest używane przy okazji różnego rodzaju imprez sportowych. Chcielibyśmy to zagospodarować dla mieszkańców Zazamcza, abstrahując już powiedzmy tej średnicówki, która ewentualnie mogłaby w jakiejś tam przyszłości być rozbudowywana. Bardzo zależy nam na terenach zielonych, dlatego też, jak Państwo wiedzą, w tym roku będzie realizowany kolejny ważny projekt w zakresie infrastruktury zielonej, Park Grzywno. To już się zaczyna dziać. W planach mamy również przedłużenie bulwarów w kierunku Zazamcza i zagospodarowanie tego terenu zielonego, który tam w tej chwili jest. Państwo znają, tam są ścieżki, tam są drzewa, również drzewa owocowe. Będziemy chcieli się tym zająć, żeby powiedzmy dla tych mieszkańców, którzy mieszkają po drugiej stronie ulicy Toruńskiej, mogli mieszkańcy z tego oczywiście korzystać. Jeśli mówimy o terenach zielonych, to Zielone Śródmieście, też projekt, jak Państwo wiedzą, realizowany, czyli powiedzmy ten pas zieleni łączący Plac Wolności i Park Łokietka. Dodatkowo zamierzamy też zagospodarować ten teren, który pozostał wolny jeszcze przy ulicy Broniewskiego, przy budowie biurowca klasy A.
który zostanie zakończony w okolicach czerwca. W ubiegłym tygodniu miałem spotkanie z panem prezesem Domarackim w tej sprawie. Także w czerwcu zostanie zakończony i tamtą pozostałą część będziemy chcieli zagospodarować teren jako teren zielony. No i wreszcie, jeśli mówimy o infrastrukturze też zielonej, bo na tym bardzo nam zależy, zresztą to też wynika z głosów mieszkańców, ze spotkań, które odbyliśmy, to też Państwo pamiętają boisko, tak zwany plac, na którym odbywały się kiedyś pikniki Solidarności. Z panią prezydent doskonale to pamiętamy, czyli zbieg ulicy Wiejskiej i ulicy Zbiegniewskiej. Tam powstał niewielki plac zabaw, siłownia. Chcemy całkowicie ten teren zagospodarować jako teren zielony, teren rekreacji, czyli zieleń, drzewa, alejki i oświetlenie. Również muszę Państwu powiedzieć, że ze spotkań z mieszkańcami, oczywiście oprócz tych bieżących problemów, które mieszkańcy zgłaszali, też pojawił się bardzo ciekawy wniosek i sugestia. To wybrzmiało przede wszystkim na spotkaniu na Zawiślu. Mianowicie w niektórych miejscach, na niektórych osiedlach brakuje w naszym mieście tak zwanych centrów integracji społecznej i integracji kulturalnej. Pojawił się pomysł, żeby takie centrum powstało na przykład na Zawiślu i pojawiła się też bardzo konkretna lokalizacja. Państwo znają Młyn przy ulicy Mostowej. Zastanowimy się nad tym, ale rzeczywiście takie miejsca są potrzebne. Do tego też takie centra byśmy też chcieli zbudować na osiedlu Kazimierza Wielkiego, bo ewidentnie w tym miejscu brakuje i również na osiedlu Południe. Za Zamcze pozostawiamy z uwagi na to, że jest tam filia Centrum Kultury Browar B, klub Za Zamcze, więc takie miejsce służące spotkaniom jak najbardziej oczywiście jest dostępne. To są oczywiście takie plany, natomiast jeśli chodzi o takie już szczegółowe zagadnienia programowe, na pewno będziemy o tym bardzo często rozmawiać, będziemy o tym mówić. Ja też nie ukrywam, że przygotowuję konwencję programową na 4 marca, już chcę też Państwa na to zaprosić o godzinie 18, gdzie będziemy prezentować pełne listy radnych i oczywiście program, ale dzisiaj mówimy przede wszystkim o programie samorządowym, programie dla miasta, o tych zamierzeniach inwestycyjnych, które będziemy chcieli zrealizować w najbliższych latach. Dzień dobry, witam Państwa. Pan prezydent już o takich ważnych sprawach powiedział, ja tylko uzupełnię o tę część, która dotyczy polityki społecznej. Mam dla mieszkańców Włocławka bardzo dobre wiadomości, które wynikają przede wszystkim z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z dobrej współpracy z samorządem województwa i rozpoczynającej się bardzo dobrej współpracy z organami administracji rządowej. Chcę Państwu powiedzieć, że w piątek otrzymaliśmy pozytywną opinię Rzecznika Praw Dziecka związaną z budową kolejnej czternastki. Do tej pory przy poprzednim rzeczniku takich zgód nie było. Pan marszałek, jak Państwo wiecie, bo byliście uczestnikami konferencji, zadeklarował publicznie i te deklaracje będzie spełniał, dofinansowanie w wysokości 22 milionów do budowanych przez nas czternastek. Jesteśmy jedynym miastem w Polsce, który podjął się takiego zadania, ponieważ w dalszym ciągu brakuje miejsc w czternastkach dla dzieci, które w swoich rodzinach nie mają poczucia bezpieczeństwa i nie mają opieki. W tej chwili też pracujemy nad rozszerzeniem programu rodzin zastępczych, bo to jest podstawa, aby dać szansę dzieciom w normalnych rodzinach. Jak Państwo wiecie, powstaje tak zwany budynek pasywny, tak to się nazywa, Panie Prezydencie, gdzie jedna z rodzin zastępczych, miejmy nadzieję, w niedługim czasie zamieszka. To jest promocja zarówno miasta i ekologicznych działań, ale również wsparcia dla rodzin zastępczych. To jest pierwszy taki projekt w Polsce. Następna rzecz, którą chcemy rozwijać w następnej kadencji, to działania, które podejmuje spółdzielnia socjalna.
We Francji przyjęto taką piękną nazwę, nie mówi się o osobach bezrobotnych, tylko o osobach oddalonych od pracy. Tak, takie pojęcie się pojawiło, dlatego te działania, które będziemy podejmować i już realizujemy, to są przede wszystkim dla tych osób, dla tych kobiet, bo w większości to są kobiety, które potrzebują wsparcia, aby realizować się zawodowo, walczyć ze swoimi problemami, bo czasami każdy z nas takie ma. Więc wystąpiliśmy do pana wojewody, aby ten budynek przy Oprzeli, który stoi, był właśnie przekazany przynajmniej na 10 lat dla spółdzielni socjalnej, żeby tam można było realizować projekty, między innymi dla seniorów i dla osób z niepełnosprawnościami. To jest ten nowy nasz pomysł, który chcemy realizować. Mamy nadzieję, że z nowych środków unijnych otrzymamy dofinansowanie do realizacji tego projektu. W najbliższych dniach rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem projektu Centrum Geriatrii dla osób 70+. Mamy nadzieję, że w następnej kadencji takie centrum na terenie miasta powstanie. Kiedy już będziemy mieli pełną informację, gdzie to będzie, Państwo będziecie pierwsi o tym poinformowani. W dalszym ciągu chcemy rozwijać projekty, miękkie projekty socjalne, między innymi Door to Door, którego nam wszystkie miasta w naszym województwie zazdroszczą. No i to, o czym mówił pan prezydent, Centra Wsparcia dla Seniorów, czy Centra Międzypokoleniowe. To pokrótce, ponieważ tych projektów jest bardzo dużo. Myślę, że na następnych spotkaniach, tak jak pan prezydent mówił, będziemy Państwu je przekazywali. Proszę Państwa, ja też nie ukrywam, że nie mówiłem o polityce mieszkaniowej, ponieważ poświęciliśmy temu zupełnie oddzielne spotkanie z Państwem, przedstawicielami mediów, więc tą politykę oczywiście kontynuujemy i to, co wtedy powiedzieliśmy, oczywiście jest jak najbardziej aktualne. Bez względem priorytetem naszej polityki miejskiej pozostaje nadal rewitalizacja. Tutaj, jeśli mówimy o rewitalizacji, to przede wszystkim od kilku lat przygotowywany projekt przebudowy placu Wolności. Bardzo kosztochłonny, więc też będziemy szukać środków zewnętrznych. Wonerw, czyli ulica 3 Maja, jak najbardziej. Mamy już wizualizację, będziemy przystępować do tego projektu. Do tego też projekty zewnętrzne, o których Państwa też informowaliśmy, czyli przede wszystkim budowa Filharmonii Włocławskiej, zadanie województwa na zbiegu ulic Tumskiej i ulicy 3 Maja. No i wreszcie, ja to nazywam, powiedzmy, Mały Kopernik, Centrum Nauki we Włocławku. Projekt też wojewódzki, realizowany w miastach prezydenckich. Mamy na ten cel, przygotowujemy nieruchomość, czyli tak zwany teatr nasz, doskonale Państwu znana nieruchomość, która niestety nie służy miastu i nie przynosi nam oczywiście chluby, czyli to jest ulica Brzeska 1/3, ale muszę powiedzieć, że jesteśmy już na końcu drogi, żeby tę nieruchomość pozyskać na rzecz miasta i wtedy oczywiście uchwałą Rady Miasta przekażemy ją Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, panu Piotrowi Całbeckiemu, i tam będzie budowany właśnie ten mały kopernik. To chyba wszystko. Zresztą będziemy Państwa pewnie na bieżąco informować.